Proszę bardzo, z kotem już chyba wszystko w porządku. Sam wcina, co prawda może w niewygodnych warunkach lampowych, ale jest ok, jak ktoś pytał. Daszbur założony i gargulce, jak mówi nasz Sylwester. Witam, witam. W kolejnym vlogu, albo ciągle tym samym, zależy, czy będę tam miała parę minut nagrane, bo wczoraj było totalne lenistwo bez nagrywania. Już siedzę przy kawce. A czy już? Jest po 9:00. Ale parę rzeczy zostało załatwionych. Trochę się tam ociepliłam, bo słuchajcie, słoneczko świeci, jest niby ładnie, ale tak naprawdę jest 2 stopnie, więc nie jest za ciepło. Trzeba było bluzę założyć. I co, zaczynamy kolejny dzionek kwarantanny. Trzeba będzie chyba zrobić parę ważnych rzeczy. Koty, bo tak patrzę z boku na koty, po prostu wpierniczają jak takie chochoły. Tak o was mowa. I wszystko mlaska. Czas śniadania. Następnie. Śniadaniowo. Także w każdym razie zaraz zobaczę maile, co tam się dzieje. Też jeszcze sobie maseczkę nałożę. Poprzywoziłam. W domu nie mam kiedy robić, bo przywoziłam, to będę robić. Mam chyba jakąś jeszcze miodową czy coś. Zobaczymy. Także coś tam. Coś tam zobaczymy. A i na Instagramie znalazłam świetny filtr. Ołówek. Ołówkuję zdjęcia. Coś może wam wstawię, tak nie zapomnę. Rewelacja. Doszłam do mojego burdlu. Po to, żeby wyciągnąć maseczkę. Znaczy mam jeszcze otwartą tą szokomask połowę. Zobaczymy. A tu mam coś natury. I ona chyba jest w płachcie. Chyba tak, to sobie płachtę dzisiaj zapodam. I proszę bardzo, tu normalność, a zaraz będzie nienormalność. Zapodajemy płachciorkę. Tak będę się głowę myła, więc mogę się powaprać włosowo, że tak powiem. Otóż maseczka nałożona i powiem wam teraz tak. Ktoś jeszcze powie, że mam cienie pod oczami, czy tam różne rzeczy. Ja mam po prostu głębokie oczodoły. Proszę, żadna maseczka mi przy oczach nie chce dolegać. Bo mam głęboko, tak mam osadzone. Nie, nie zmęczenie. Nie nerki. Osadzenie. Tu nic nie dolega zawsze. O, tak to wygląda. No nic to. Płachtujemy się. Tupujemy. I na szyjkę. Ja z maseczką, ale zaraz ściągam. Chciałam wam pokazać, że choruszek. To nie ja, żeby nie było, ale Brigida zrobiła omleta z bitą śmietaną i czekoladą i twierdzi, że to będzie smaczne. Jajko na słodko. No wygląda zacnie. Hej ho, troszeczkę krzywo. O, teraz będzie prosto, ale poniekąd ma to sens logistyczny, ponieważ stoicie w bardzo ciekawym miejscu. Jak zwykle na statywie. A ja wiecie co, wyciągnęłam sobie coś takiego mało inwazyjnego. W postaci na przykład fluid z bazą naraz. Dla wygody. Z tego względu, że dzisiaj jest taki trochę dzień bezmakijażowy. Bo nie, filmów nie robię. Dużej potrzeby make-upów nie posiadam.
Ale pomyślałam sobie, że jakbym wyszła do ludzi na chwilę, sekundę, 5 minut, 3 minuty, to chociaż trochę coś jak człowiek. Na 3 sekundy, o, jak po prostu. Wyrównać kolor. Kolor. No i się maluje do ekranu, a tu mam lusterko. To trzeba mieć talent. Kolor będzie wyrównany. Troszeczkę mam rzęsa i gotowość bojowa może zostać ogłoszona. Dzisiaj zamieniłam dres nocny na dres dzienny. A patrzcie, że mam jeszcze płatki znalazłam na nos oczyszczające. To na wieczór. Teraz raczej zrobimy. Już wykańczam pudry wszelakie. Co by się w kamerę nie świecić. A jak to u was dzionek? Taki dzionek po świętach to się jeszcze by na rozwój przydał, nie? Żeby to wolne było. Bo się człowiek rozleniwi. Nic się potem nie chce. Tak to cokolwiek się słyszy, że z suszarką wariuje. Ociepimy się. I nie będziemy straszyć po ulicach. Miałam umyć głowę, ale stwierdziłam, że następnym razem właśnie rzęsy na sukces mam. Znalazłam. Także fajnie. Świetnie, co rzęsy. Lusterko za to. O, cała ja. Pół powieki w rzęsach. No i ten i taki rozruch. Ludzie już bardziej chodzą po ulicach. Więcej się zadziewa i dzieje, powiem wam. Bo wczoraj to były puchy straszne. No ale to wiadomo, część osób wróciła do pracy. Jutro wracają do szkoły, czyli tak dzieciaki będą siedzieć w domu. Ja właściwie będę musiała w nowym tygodniu przysłać moim uczniom słychać. Nie będę ich przecież męczyć z muzyki i plastyki jeszcze na dodatek. Już wystarczy, że polski mat mam się jakoś przyswajać, zrozumieć, jakoś ten materiał ogarnąć. Tylko trochę tam pomęczymy. Rzęsy zrobione. Wiecie, czego jeszcze szukałam? Do brwi tego, mojego siłaksa. Catrice. O, i mam jeszcze takie perfumetki, dwie, które bardzo lubię. Z Avon, to jest jedno Fairway. W ogóle lubię Fairwaya. Tak nie zobaczycie, bo mnie jest bliżej. I mam Pur Blanc. No i te perfumetki są takie, o, w kuleczkach. Ja na przykład bardzo lubię Fairwaya. Właśnie. Ma mocny zapach, ja wiem, ale to jest orientalne. Te kuleczkowe są fajne, się zawsze do torebki wrzuci. I są po prostu. Małe, niewielkie, oleiste. No, nie jak perfumy, nie? Podobno zapach na oleju mocniej się trzyma. Ja się tam za bardzo nie znam, ale kiedyś pamiętam, miałam przysłane takie. Zresztą film jest na kanale, recenzja perfum orientalnych. To powiem wam, że one piekielnie długo się trzymają. Piekielnie długo, ale właśnie są nie na alkoholu,
tylko na tym, na oleju. Kiedyś te perfumy bardziej na oleju robiono, nie? No, także tak to wygląda. I te małe saszetki, małe perfumetki w Avonie, one widzę też są na oleju. Też jakoś ten zapach dłużej się utrzymuje. Co ma poniekąd sens, bo o to chodzi w zapachu, żeby non-stop nie chodzić się, nie psikać. A tak jak mówię, ja wiem, że Far Away to są takie jakieś perfumy sentymentalne, jak człowiek był w tym w liceum i Far Away i nie było człowieka stać, a to kosztowało 50 zł, tak jak teraz. To gdzieś tam drogą sentymentu ciągle. Zresztą one mają mocny zapach, ja lubię orientalny zapach. Miałam w ogóle kogoś z Was spytać, tak a propos zapachów, czy macie gdzieś dostęp do Primarka, bo tam były takie za funta w takich niebieskich przykasach. No i też mi jeden jednorożec wysłał kiedyś, ale już mu się skończyły, a one miały taki zapach, wiecie, trochę tabaki, taki głęboko mocny. Czy w Primarku jeszcze takich rzeczy nie ma? Bo nawet z tym to było tak kiedyś, że u nas nie było Essence i też mi przysłaliście. Teraz już jest Essence w Hebe właśnie. No przynajmniej w ogóle w Hebe jest w łasku, więc to też jest ten, że wiem co jest, bo mogę zajść i popatrzeć. Tak to byłam lekko ograniczona. No, ale też uratowaliście, bo w sumie tylko te tusze lubię. Dokładnie tak. A wy mi przysłaliście i te właśnie perfumy też. No to mówię, po funcie były, tam chyba po euro je kupowałam, czyli na zasadzie eurofunt, na tej zasadzie. Ale to Wam kiedyś pokażę, jak ta flaszeczka wygląda, bo mam jeszcze jedną, to mi powiecie, czy tam u Was jest, czy można u Was zamówić przemyt alkoholowych perfumów. No, dobra, tyle dzisiaj, bo nie sądzę, że... Chociaż może coś sobie tu jakoś coś spletła. Idę wykonać niezbędne do życia czynności, czyli zakupić papier toaletowy, żeby nie było wątpliwości. I przewietrzyć trochę głowę. Rękawiczki mam w torbie, maseczki mam w torbie. Obowiązku maseczek jeszcze nie ma, to dopiero od czwartku. A dzisiaj po prostu 3 sekundy. Papier toaletowy jest niezbędny do życia. Znaczy, nie żebym go jadła. Ale myślę, że trzeba wyjść. Trzymamy odległość, 2 metry. Jak nas ten rowerzysta co nam jedzie nie zabije, będzie dobrze. Dobrze. Witajcie na zewnątrz. Na Podlasiu. Jeszcze. Bo to trzeba do pracy wrócić. No. Dobra. Kończę. Ludzi nie ma, ale w ogóle to jest bardzo dobre do nagrywania, bo tak naprawdę nie ma nikogo, więc nie ma obawy, że ktokolwiek spojrzy na mnie dziwacznie, bo nie ma kto patrzeć. Pięknie. Pięknie i cudnie. Dobra, Biedra jest blisko, bo to jest 300 metrów, więc papier toaletowy. Wczoraj było znacznie ciszej, dzisiaj. Dzisiaj chociaż ruch samochodowy, ale jest. Tam niedaleko Biedronka. Zaraz będziemy. Chciałam powiedzieć, że pod Biedronką nie ma żadnej kolejki, a ja zakładam rękawiczki. Thank you.
wracająca z Biedronki. Wszystko zgrabnie w jednej łapce. Papierdolatowy, ręcznie, nie jak Rumunka. Nie jak pewna pani, którą widziałyśmy przez okno. Zabije mnie na miejscu, czy nie zabije? Chyba jednak nie. Zakupy pozwoli donieść. Wykonywanie życiowych czynności jest pewnego przeżywania. Bardzo. Proszę, zobaczcie, jak wygląda nasza wróżka. Jeszcze raz. Nie lubię sprawy. Czekaj, daj ludziom żyć. Dzień dobry. Siewytnie. Siewytnie. Bardzo. Zaraz stój, bo nie mogę cię sfilmować, za duża jesteś. Ale to bo jestem na spacerze, to nie będę stała. Zwolnij. Przepraszam, nie na spacerze. No. Wykonuję niezbędne życiowe czynności. Dama na spacerze. Tu mój papier toaletowy, tu proszę, podlaskie drogi. Brukowane. Zielone jest, idę. Żeby nie było. Brukowane. A tu nie, tu kostka. Tak, dla poprawienia humoru chciałam sfilmować piękne koszyczki przed jakimś sklepem. Bardzo ładnie to wygląda. A ja zmierzam dalej. To jest park nieczynny. Mój papier toaletowy. W Biedronku są takie ładnie pachnące mydła. Wiecie, mydło to żel pod prysznic, to naprawdę to nie jest krem albo coś, to ma wymyć, więc ja jestem zdania, że to wszystkie Isany, Bale, czy właśnie inne B-Beauty, to jest po prostu mydło, tak? I jest, wzięłam jaśmin, wzięłam Lily of the Valley, bardzo ładnie pachną, fajnie jak ciało ładnie pachnie. Jeszcze do sprawdzenia szampon, jakieś tam włosy, coś tam wygląda fajnie. Zobaczymy, no mówię, ja uwielbiam z takich rzeczy te tanie firmy. Isane, B-Beauty, jak się okazuje, też robi, czy Bale, rewelacja. I po świętach już wszystkie słodycze były w 50% przecenie, więc za 6 zł jestem w stanie za 5, za 6 wziąć te jajka, bo tak trochę kosztują 11-12, to no nie za 4 jajka, a są przepyszne. Nie, już spokojnie. Mamy paczkę tutaj z tym, z pościelą. Edyta zamówiła Brygidzie. Zaraz będziemy oglądać. O. Czekajcie, bo nam się nie fokusuje. Nie fokusuje się. Nie fokusuje się. Mamy pościel. We gwiazdki. Dobra, chciałam, żeby adres nie było. O. Teraz możemy, proszę bardzo, ocenić. Jakość chyba będzie bardzo fajna, ale to zaraz zobaczymy. Bardzo mi się podoba. Rachunek jest. Firma, jakby ktoś był zainteresowany. Jedna poszewka na kołdrę, dwa poszewki na poduszkę i prześcieradło. To normalnie całość w całości, dlatego to nie wyhaczyłyśmy. 100% bawełna. Dystrybutor. Instagram. Gdyby ktoś był zainteresowany. Proszę bardzo. Fejsy, Instagramy. No będziemy patrzeć zaraz, Brygida się tym przykryje, rozłoży, zobaczymy cały wzór. Zaraz wam pokażemy wzór, a prześcieradło, słuchajcie, białe, ale śliczne to wszystko, jakie to ładne, słuchajcie, nie, już nawet więcej nie rozkładaj, Brygida, to tyle wystarczy, żeby zobaczyć, o, te gwiazdki. Super, stanę i to białe prześcieradło do tego, ekstra, nawet fajnie odszyte, powiem wam, milusie. No, podoba nam się, nie? Wszyscy kiwają głowami, ale podoba się, tak. Hej ho, ponownie, motyw jest taki, że zachciało mi się zupy i została ugotowana, tu jestem, Edyta ugotowała szczawiówkę, której jeszcze nie jadłam nigdy. Widzę, że jest strasznie gorąca, tak, poniewiera się w niej jajeczko, kartofelek i pietruszka. Jaki jest smak sam w sobie. Eno, dobra zupa. Eno. Słuchajcie, dobra zupa. Szczaw, tak? Pietruszka. Ziemniaki, marzewka, pietruszka, szczaw. Jajko na twór, jajko na twór. A że jajek był. Słuchajcie, no to jest bardzo fajna zupa właśnie, tak po świętach zrobić.
Dobra, zaraz wam pokażę, jak wygląda. Znowu dostałam małą miskę. Bo sobie kupię jakąś miskę, taką jeden garnek na zupę dla mnie i miskę, bo... No, mogłabym ci garnek postawić, ale to by nie wypada. Już z garnka nieraz się jadłam. Pokażę wam, jak wygląda. No, wygląda jak zielony bełtek, ale jest przepyszna. Co to jest za miska? Co to za miska do zupy? Muszę trochę ostudzić, bo gorąca, ale idę się orbać. Edyta nalała mi drugą miskę zupy. I słuchajcie, tak w ogóle rozmyślania bliskiego listonosza. Stwierdziłam, że wreszcie nie ma dysonansu poznawczego. 30 kilo temu jadłam takie ciupinki. Strasznie mnie denerwowało i nie chciałam też przejść przez usta. Na zasadzie grube osoby lubią. Ja tak mało jem, nie? Bo to w ogóle się, no mówię, dysonans poznawczy, jakby się kupy nie trzyma, a często to jest prawda. Wiem to sobie. Za to teraz pierniczając drugą część miski, a czy drugą miskę tejże zupy. I generalnie ciastki muszą być i czekoladki muszą być. I jeszcze siedzę przy nierozpoczętych, aczkolwiek zaraz będzie deser, marcinek i wszystko rzeczach. Nie ma dysonansu poznawczego, ponieważ wyglądam jak wyglądam. Nie idę w żadną stronę, ani w tą, ani z powrotem, ale przynajmniej mogę powiedzieć, nawpierniczałam się jak bąk. Każdy uważa. I nie ma dysonansu poznawczego, czy grób istnieje. Wpierniczaj, jest jak jest, a i tak 30 kilo temu. Chociaż przez tą kwarantannę patrzę, wszystkie spodnie mi wyluzowały przez to jedzenie. Ja wam mówię, to jest jakaś matryca, ale porządna. Jest wieczór, jest po programie, jest 10:20. Pijemy wino, nie widać. Masz butelkę? Pusta. Pusta. Przecież mówię, że pijemy, a nie oglądamy. Grzaniec galicyjski, miodowy. Nieletni nie piją, tylko wąchają. A ja poprosiłam o starą podlaską tradycję zrobienia przepysznych tostów. Już wam pokazuję. Takież są właśnie przepyszne tosty. I będą z keczupem, jak kto woli, pikantnym. Smacznego i do zobaczenia. Do jutra. Dobrałyśmy się do jajek. Czyli jeszcze nie do obranoc, bo jeszcze... Ugryź se, to przecież nie rozbijesz tego. Ciąkaj. Nie rozleje się. I można łyżeczką wyżerać. Mniam.